Serdecznie pozdrawiam wszystkich po drugiej stronie, po wszystkich stronach. I dzisiaj jestem z, nie trzeba go przedstawiać, nie tylko od wizerunku, od komunikatu otwartego dla nas wszystkich, Piotr Tymochowicz. Witaj, Piotr. Witam Cię, Asiu, i witam serdecznie bardzo wszystkich, którzy nas słuchają. Dzisiaj z takim akcentem pozwoliłem sobie delikatnie patriotycznym w tle. Ale chciałem powiedzieć, że bardzo jest mi miło, bo czytam oczywiście, uczyłem swoich klientów, żeby nigdy nie czytali komentarzy na swój temat, ale ja oczywiście się do tego nie stosuję i czytam wszystkie komentarze. Także chciałem bardzo serdecznie podziękować za jakże sympatyczne, jakże miłe komentarze. Jestem tym wzruszony, bo to jest miłe. To znaczy tyle, tak dużo pozytywnych komentarzy otrzymać, to jest bardzo, bardzo dużo ładunek pozytywnej energii, który bardzo mocno czuję od Was. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Piotrze, zostałeś ogłoszony wodzem, o ile pamiętam, bo nie wszystkie czytałam, tam troszeczkę było coraz więcej, zresztą one dochodzą też, ale zostałeś ogłoszony wodzem. Pojawiło się mnóstwo pytań, które dzięki właśnie moim kochanym moderatorkom Eli i Joli zostały zebrane na różne tematy, od politycznych do właśnie takich komunikacyjnych. No i nie wiem, czy zanim zaczniemy, bo dzisiaj mamy rozmawiać o wolności. O wolności to jest jeden taki duży temat i zaraz przy wolności takie troszeczkę ujawnienie, kim naprawdę jesteś. Dzisiaj nam troszeczkę więcej zdradzisz, prawda? Tak, można by to nazwać takim swoistym, totalnym, czyli bardzo mocnym coming outem, bo pomyślałem sobie, że jest dużo nieporozumień a nie ma przeszkód, żebym nie powiedział do końca prawdy, ponieważ w moich prezentacjach zawierałem delikatny sarkazm od czasu do czasu i pewne przejaskrawienia, ale chętnie o tym opowiem mocniej za moment. Super. To zanim zaczniemy, pojawiały się takie mocne, takie gorące pytania i czasami ja dostawałam, i nie wszystkie są pod filmikiem, a czasami też dostawałam na WhatsApp, tak zwany nasz WhatsApp. I ostatni nasz filmik poruszył wiele osób, poruszył też no z racji tej komunikacji. Najtrudniejsza komunikacja jest w rodzinie i być może będziesz chciał odpowiedzieć na to jedno pytanie, bo rady były no bardzo mądre na temat, jak sobie poradzić z ludźmi obcymi, ale kiedy na przykład ktoś musi oglądać, czy jest to brat, siostra, wujek w rodzinie i spotyka się tylko z krzykiem czy monologiem, jak sobie poradzić w tej sytuacji, to może zacznijmy od tego i od tych kilku pytań i potem już lecimy w wolność. Tak, no to jest dosyć istotne, dlatego że najprościej jest powiedzieć, no cóż, jeśli ktoś nie odpowiada nam z jakiegoś powodu, no to po prostu nie nawiązujemy z takim kimś żadnej relacji, odchodzimy gdzieś w siną dal i nic nas nie interesuje. No ale nie bardzo to jest możliwe w każdym przypadku, dlatego że w momencie, kiedy poruszamy się w takiej przestrzeni rodzinnej, to mamy do czynienia z relacjami, które są zamrożone, które są relacjami, moglibyśmy powiedzieć, deklaratywnymi. Deklaratywne relacje to te, które są nam narzucone i my ich nie kreujemy, one po prostu są, my się rodzimy w tych relacjach. To są relacje z rodzicami, to są relacje z rodzeństwem, to są relacje z dziećmi. No i to tu się nie da po prostu odejść, zamknąć drzwi i udawać, że nas nie ma, że rezygnujemy z kontaktu. No nie, z różnych względów nie możemy sobie na to pozwolić, więc no tutaj powinno nam zależeć generalnie na tym, żeby mieć oczywiście dobre relacje z innymi ludźmi, czyli nawet wówczas, jeżeli ktoś krytykuje nas mocno, nawet wówczas, gdy no nie zwraca się do nas w sympatyczny sposób, a nawet nas rani nieraz,
to nawet wówczas, jeżeli zależy nam jednak na tym, by zachować pozytywną relację, powinniśmy się kierować no właśnie pewnymi zasadami, zasadami komunikacji, które ja zawarłem w szkoleniach, które nazwałem skaningiem osobowości. Czyli dwa warunki generalnie trzeba spełnić. Trzeba umieć szybko zeskanować czyjąś osobowość i trzeba wiedzieć, jak odpowiedzieć na dany typ osobowości, czyli jakim sposobem bycia odpowiedzieć. To jest dosyć istotne, dlatego że to, co odbierają nasze zmysły i co jest kierowane dalej do umysłu, to nie jest tak, że to jest tylko nasz wygląd. Tylko my kodujemy, nasz umysł koduje coś więcej niż wygląd. Jak kiedyś ułożyłem sobie to w takie nowe słowo, czy neologizm, albo neologizm, ciało rozszerzone. Czyli to, co odbieramy od drugiego człowieka, to ciało rozszerzone, czyli jego wygląd w danym momencie, ale sprzężony razem ze sposobem bycia. No i na przykład nerwicowy sposób bycia może zepsuć wygląd całkiem elegancki, tak? Frywolny, czy na przykład bardzo, bardzo lekceważący sposób bycia może spowodować, że będziemy źle wyglądać w oczach danego człowieka. Co więcej, zauważmy, że na przykład piękne kobiety, no nie wiem, modelki na przykład, wcale nie muszą być tak naprawdę piękne. Jeśli mają chłodny, zimny, nieprzyjemny sposób bycia, i to wtedy mimo obiektywnej jakiejś piękności odbieramy je źle. No i odwrotnie, ktoś może na przykład nie być najpiękniejszym człowiekiem, ale ma tak płynną gestykulację, tak miły sposób bycia, że zaczyna nam się podobać. Czyli to nie jest prawdą, że my reagujemy tylko na wygląd. My reagujemy na ciało rozszerzone, na to, jak to wygląda w danym momencie rzeczywiście, ale zaraz potem w jaki sposób operuje tym ciałem, czy właśnie jest ktoś wiarygodny w swoim sposobie bycia, czy jest sympatyczny dla nas, czy antypatyczny. My to błyskawicznie odbieramy i sprzęgamy z danym typem osobowości. No to mogę zdradzić coś więcej na ten temat. Mianowicie zobacz, Jasiu, jak często mówimy, takie zdanie, że kamera cię bardzo lubi, że aparat fotograficzny, załóżmy, cię lubi, że jesteś fotogeniczna, mówimy. To wbrew pozorom to wcale nie musi być komplement. Dlatego, że co to w praktyce oznacza? To w praktyce oznacza, że ktoś, kto jest utrwalony w danym wyglądzie swoim, czyli zamrożony w czasie, bo co to jest zdjęcie? To jest zamrożony obraz w czasie. No to jeśli nie widać tego sposobu bycia, tylko widać sam wygląd, on może być obiektywnie bardzo, bardzo ładny. No ale co to znaczy, że ktoś gorzej wygląda niż wypada na zdjęcia? To znaczy, że jego ciało behawioralne, czyli sposób bycia, no nie jest najlepszy. Czyli powiedzieć komuś, że jesteś fotogeniczna, ładniej wychodzisz na zdjęciach niż w rzeczywistości, to tak jakby powiedzieć, słuchaj, masz beznadziejny wygląd, czyli beznadziejny sposób bycia, ale zdjęcia tego nie widzą i dlatego wyglądasz ładnie. No tak jest, tak niestety jest. I jest też odwrotnie. Jest też odwrotnie, że ludzie no, wcale nie są piękni. Nawet powiedziałbym, że wyglądają czasem antypatycznie i na zdjęciach tak wychodzą. To wtedy mówimy, że kamera ich nie lubi. To wtedy mówimy, że nie są fotogeniczni. No nie są, dlatego że są odbierani w live'ie na żywo znacznie lepiej, ponieważ nie są odbierani tylko wizualnie poprzez obraz chwilowy, ale cały sposób bycia, czyli płynność sposobu bycia. Na przykład piękna kelnerka, która nam coś podaje w restauracji, może być przepiękną kobietą. Ale jeśli ma kanciasty sposób bycia, niezrównoważone gesty, jak potknęła się niezdarnie,
no, no to nie będzie budzić zachwytu. Natomiast kelnerka, która wcale nie jest tak piękna, ma pospolity wygląd, ale ćwiczyła balet i porusza się tak, jakby tańczyła w balecie, ona zaczyna nam się pojawić jako przepiękna istota, jako piękna, bo łączymy to ciało behawioralne z jej chwilowym obrazem. Tak to wygląda. No i teraz, jeśli teraz jak się zbliżamy do odpowiedzi na pytanie, to jest tak, że jeżeli chcielibyśmy pozytywne relacje zbudować z kimś, kto bardzo złośliwy jest w stosunku do nas, czyli zachowuje się no, niezbyt elegancko, poniża nas na przykład, bo bardzo często w rodzinach tak jest, że ludzie wzajemnie się bezkarnie poniżają, bo jesteśmy względem siebie bardziej tolerancyjni niż wobec obcych. No, czyli mówimy sobie, okej, mój bliski, moja bliska osoba mi to wybaczy, więc mogę sobie pozwolić na więcej poniżanie ją. To jest oczywiście przykre, ale dosyć częste. No to jak, czyli mówimy w takim nazewnictwie, jakie stosujemy w skaningu osobowości, mówimy, że to jest tak zwany rodzic krytyczny. Rodzic krytyczny, który generalnie ma krytyczny stosunek do rzeczywistości, a w szczególności do nas. To pytanie się sprowadza, kim być najlepiej wobec rodzica krytycznego. No i tutaj niestety jest pewien problem. Problem polega na tym, że my reagujemy intuicyjnie. Ale co to znaczy, że my reagujemy intuicyjnie? Reagujemy tak, jak nas zaprogramowano, no parę set, parę dziesiąt, parę set, a nawet parę milionów lat temu. Czyli te wzorce, które mamy w głowach, kompletnie są nieadekwatne do rzeczywistości w tej chwili, do współczesnej cywilizacji. Czyli na przykład na kogoś, kto nas krytykuje, na rodzica krytycznego, najczęściej reagujemy także rodzicem rolą rodzica krytycznego. Czyli ktoś nas poniżył, ktoś nas obraził, to my też go obrazimy, to my też go będziemy poniżać. Taką stosujemy relację wzajemności. No to niestety jest, no, nie ma zastosowania w XXI wieku. To niestety nigdy nie prowadzi do pozytywnych relacji. To prowadzi tylko do pogłębienia konfliktu, do zaostrzenia konfliktu. No to jak należy postąpić? Otóż w takiej łagodnej sytuacji, kiedy to nie jest krytyka ciągła, tylko no, zdarzyło się, że zostaliśmy kolejny raz skrytykowani na przykład, powinniśmy zareagować osobowością rodzica opiekuńczego. Czyli powinniśmy pokazać opiekuńczość paradoksalnie w stosunku do takiej osoby. Słuchaj, nie gniewam się na ciebie za to, co powiedziałaś. Staram się ciebie zrozumieć. Co więcej, chętnie pomogę ci w tym, żebyś lepiej mnie zrozumiała. To nie jest słabość, dlatego że wręcz przeciwnie, wchodząc w rolę rodzica opiekuńczego, pokazujemy swoją dojrzałość i moc, a nie słabość właśnie. Także jest duża szansa, że albo uspokajająco wpłyniemy na kogoś, albo po prostu no, spowodujemy refleksję. Czy ten człowiek się zreflektuje, mówimy potocznie, i przestanie nas krytykować. Bo rodzic opiekuńczy, znaczy sposób bycia rodzica opiekuńczego nie daje żadnego powodu do tego, żeby dalej krytykować. Natomiast jeżeli to jest ciągła krytyka, non stop, takie też się zdarzają. Albo no, krzyki, bo to w tym wypadku to były jakieś tam krzyki takie latami. Tak? To wtedy tak samo stosujemy osobowość rodzica opiekuńczego, ale nie tylko. Dokładamy do tego element dziecka naturalnego. Czyli staramy się spontanicznie przekierować uwagę na coś innego. Czyli, bo permanentna krytyka jest możliwa dzięki temu, że dana osoba skupia się, czy mówimy w psychologii, fiksuje się szczególnie mocno tylko na nas, na tym, żeby nas krytykować. A wszystkie inne rzeczy odkłada na bok i skupia się na tym, żeby nas poniżać, krytykować, opieprzać. No ale jeśli uda nam się w roli dziecka naturalnego przekierować uwagę gdzie indziej, na cokolwiek innego, na jakiś inny problem lub na kogoś innego, no wtedy jest szansa, że taka osoba szybciej odpuści nam po prostu i się zainteresuje tym, co powiedzieliśmy.
Więc no, nam należy oczywiście próbować, to są ogólne tylko schematy, jak mocno zastosować rodzica opiekuńczego czy dziecko naturalne. No, tego się oczywiście nie da ogólnie powiedzieć, bo to zależy już od danej konkretnej osoby. No to już trzeba by mieć konkretną scenkę nagraną, żeby móc to mocniej, jeszcze lepiej przeanalizować. Natomiast generalnie można by powiedzieć, że poruszyłaś bardzo ważny temat. O dużym znaczeniu w Polsce w szczególności, dlatego że funkcja rodzica krytycznego bywa demonizowana w Polsce. Ludzie przesadnie nadają jej zbyt dużą pozytywną wartość, podczas gdy nie ma to żadnej wartości. Bo ludzie często sobie mówią w ten sposób: no ja muszę być wobec ciebie krytyczny, żeby ci nie odbiło. Albo ja muszę ci być krytyczny, bo wiesz, ja chcę się zahartować, żebyś ty była przygotowana do życia, żeby cię nic w życiu nie zaskoczyło już negatywnego. No to jest bez sensu oczywiście, bo to jest tak, jakbyśmy mówili komuś: słuchaj, może ci ktoś będzie chciał truć arszenikiem, to ja ci już w małych dawkach będę podawać arszenik, żeby cię oswoić. No to jest nonsens, to jest kompletny nonsens, dlatego że bliscy są odpowiedzialni za to, powinni być odpowiedzialni za to, żeby zafundować nam, gdy jesteśmy dziećmi, w miarę szczęśliwe dzieciństwo. Oczywiście przygotowanie do życia też, ale nie negatywne przygotowanie do życia, mówiąc o tym, że cały świat jest zły. Tylko pozytywne przygotowanie do życia, nie twierdząc wcale, że świat jest bardzo dobry i że jest rajem, ale żeby nauczyć młodego człowieka, żeby szukał w tym jakże zróżnicowanym świecie tych rzeczy, tych ludzi, których będzie rozpoznawać jako dobrych po prostu. A to jest wielka sztuka, to jest wielka umiejętność, więc jakby nie jest prawdą, że wejście w rolę rodzica krytycznego komukolwiek w czymkolwiek pomaga. Funkcjonuje też pewien mit związany ze sferą biznesu, zauważyłem w Polsce. Funkcjonuje taki mit, że jak się dobierze jakiś wizjoner, fantasta, ale jeżeli jego wspólnikiem jest taki potężny, silny rodzic krytyczny, taki umniejszacz po polsku byśmy powiedzieli, czy też smerf maruda, który uważał, że nic się nie może udać, na pewno się nie uda, na pewno nie jesteś dość doskonały, czy na pewno nie jesteś dość doskonała, czyli jeszcze jest zbijanie w poczucie winy, no to taki układ nie ma przyszłości, nigdy nie ma przyszłości, on się musi rozpaść. Ludzie zwykli mówić, że o, to dobrze, bo to jest ten drugi wspólnik, który tak pilnuje ciebie, który tak kontroluje, który tak ściąga cię na ziemię. Nic podobnego. Nikt, kto obcina skrzydła, nie będzie dobrym wspólnikiem dla wizjonera. Wizjoner nie potrzebuje obcinacza skrzydeł, drodzy Państwo. Wizjoner potrzebuje solidnego fundamentu, ale takiego fundamentu, który nie będzie obcinać skrzydeł. No brawo, ja tylko mogę powiedzieć brawo do tego, natomiast chciałabym, jeśli mogę, słuchaj, tutaj wtrącić, z czym ja się spotkałam, wiesz, bo ja tak troszeczkę z innego punktu, ja tak bardziej terapeutycznie i indywidualnie. I jak się ma takie sesje indywidualne, to wtedy ludzie bardziej się otwierają, ponieważ nikt inny ich nie słucha. I ja zauważyłam szczególnie u kobiet w różnej przestrzeni, czyli niezależnie ile mają lat, czy to będzie 30 czy 70 i naprawdę to jest taki duży rozstęp czasu, w tych rodzinach jest najwięcej takiego poniewierania przez kogoś, przez członka rodziny, i to jest właśnie siostra, brat, partner zazwyczaj, czy ktoś z rodziny bliski, właśnie teściowa, teść i tak dalej. I kiedy ja się z tym mierzyłam z tej strony, te metody, o których tutaj powiedziałeś, to są właśnie z ludźmi cywilizowanymi, czyli ktoś, kto jest otwarty na rozmowę i na to, żeby wyjść do ciebie z powrotem. Natomiast z czym oni tutaj zauważyłam, bo na początku też, wiesz, te rady nie działały. Ja tutaj tak dyplomatycznie chciałam, spokojnie, i tak. Pamiętam, że ja się odważyłam pierwszy raz powiedzieć coś, czego oczywiście nie radzę robić, ponieważ wiesz, jak to jest, z ofiary bardzo łatwo stać się katem, jeśli się przesadzi. Jest taka metoda, ona jest szamańsko-psychologiczna, która polega na tym, że wytrącamy opresora ze swojej roli.
ale wytrącając go, my niejako wśnimy się na moment, na kilka sekund w jego rolę, czyli my się staniemy opresorem. I tutaj chodzi, żeby wymierzyć dokładnie tę siłę na równi. Tak. Czyli jak ktoś wrzeszczy, to nie za bardzo. Okej, okay. Ja podałem sposób, który w większości sytuacji powinien dobrze zadziałać. Natomiast ty mówisz o sytuacjach skrajnych, czy na pograniczu pewnej patologii. No wiesz, tak, prosimy na patologię. No to dobrze, to jeśli tak, to podam sposób, który jest fenomenalny w takich sytuacjach. Aczkolwiek ja wiem, czy ja go zalecam, no tutaj tylko chciałbym takie ostrzeżenie dać, że to naprawdę jest sposób, którego nikt nie powinien nigdy nadużywać. To znaczy ostrzegam przed tym, żeby nigdy tego, co powiem teraz, nie wykorzystywać manipulatywnie, po to, żeby sprawdzić działanie, czy żeby zrobić komuś przykrość czy złośliwość, bo to będzie bardzo mocne. Natomiast naprawdę zastrzegam, że to ma sens, ale tylko w absolutnie skrajnych sytuacjach. W sytuacjach naprawdę bardzo prymitywnych ludzi, w sytuacjach, kiedy do nich nic, tak jak powiedziałaś, nie dociera innego, no to wtedy trzeba ich zgasić. No i na to zgaszenie jest bardzo mocna metoda, taka powiedziałbym nawet rodem nie z psychologii, a bardziej z psychiatrii. Ale okej, rozumiem, że chcemy, tak, tą metodę. Chcemy tak, dlatego że tutaj właśnie sypały się takie właśnie komentarze, że dobrze, dobrze, ale to jakby było za delikatnie, szczególnie dla tych kobiet, bo jakoś panowie tutaj lepiej sobie radzą. Okej, cała zabawa polega na tym, żeby nie przebijać pancerza, tylko żeby trafić w piętę Achillesa. No, nawiasem mówiąc, te metody nie są powszechnie znane, ale w psychiatrii mają takie zabawne określenie, jak właśnie polowanie na piętę Achillesa. Trochę to tak się nazywa, że dokładnie tym jest. Natomiast dobrze, co jest tą zbroją? Paradoks polega na tym, że to my zbroimy ludzi, a nie oni sami się zbroją. Tylko my pomagamy im się uzbroić. My pomagamy im założyć zbroję, która będzie skutecznie ich chronić przed naszym atakiem. Czyli jeżeli ktoś na nas się wydziera, mówiąc potocznie, miesza nas z błotem, krzyczy na nas, no to jeżeli my odpowiemy tym samym, jeżeli będziemy głośno mówić, jeżeli też będziemy krzyczeć, jeżeli będziemy zakrzykiwać kogoś, to właśnie go uzbrajamy. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który widzi agresję, nieważne, czy ona jest wtórną agresją, można powiedzieć, okej, ale ten ktoś zaczął, a ja tylko się mam bronić. Nie szkodzi, agresor tego tak nie widzi. Agresor nie słyszy swojej agresji, nie rozpoznaje swojej agresji, bo on powie, nie, ja jestem agresywny, ja tylko ci głośniej coś powiedziałem, ale nie byłem agresywny, a ty się na mnie rzuciłaś. Czyli agresor będzie widzieć agresję w nas, a nie w sobie. No dlatego, jeżeli odpowiemy agresywnie i bardzo, bardzo krzykliwie i bardzo mocno czy głośno, to uzbrajamy drugą osobę w tak zwane mechanizmy obronne, które natychmiast budują zbroję. Bo co to są mechanizmy obronne? No to jest generalizacja, to jest racjonalizacja, to jest identyfikacja, sublimacja, wyparcie na przykład. No i jest mnóstwo mechanizmów obronnych. Które służą jednemu celowi, które służą temu, żebyśmy zachowali dobre mniemanie o sobie. Po to mamy mechanizmy obronne. Żebyśmy zachowali dobre mniemanie o sobie, żebyśmy nie obciążali się winą. Dlatego mechanizmy obronne powodują zdjęcie poczucia winy z nas. Wtedy mówimy, nie, to nie ja jestem winien, to cały świat jest zły, to cały świat mnie atakuje, ja tylko się bronię. Nie, to nie moja wina, to zbieg okoliczności, to nieporozumienie. My dzięki mechanizmom obronnym bardzo łatwo i chętnie zdejmujemy z siebie odpowiedzialność, zdejmujemy z siebie poczucie winy. No to co zrobić, żeby uderzyć w samo serce? No i uderzyć bez budowania zbroi, żeby to się nie odbiło od tego kogoś. Otóż należy przede wszystkim powiedzieć bardzo spokojnie, nawet powiedziałbym przesadnie spokojnie, mało tego, tworząc taką atmosferę, aurę terapeutyczną wręcz.
To jakby po pierwsze. Potem należy przeprosić za to, co za moment powiemy. Należy niezwykle zagrać osobę uprzejmą. Wtedy uspokajająco damy na tego kogoś i na pewno się nie spodziewa ataku. Natomiast ten atak jest w warstwie słownej. Mówimy bardzo mocne rzeczy, ale bardzo spokojnie, jeszcze przepraszając za nie. Czyli mówimy danej osobie, słuchaj, ojej, no zrobiło mi się przykro teraz po tej twojej litanii, wiesz, ale ja cię rozumiem, ja się nie obrażam, broń Boże. I z góry chciałbym przeprosić za to, co ci teraz powiem. Ale wiesz, atakujesz mnie na przykład za wygląd mój dzisiaj, no wiesz, będąc na twoim miejscu, widząc sam siebie w lustrze, że do człowieka już, przepraszam jeszcze raz, do człowieka podobna nie jesteś. Raczej przypominasz, wiesz, no, na twarzy ci się zrobiła twarz pozorniaka. Ciało twoje raczej do beczki może się kojarzyć z beczką lepiej niż z czymkolwiek żywym w ogóle. Więc nie obraź się na mnie, to ja ci, broń Boże, nie mówię tego po to, żeby cię dotknąć, tylko wiesz, no nie przesadzajmy w tej krytyce w momencie, kiedy sami nie jesteśmy idealni. No tylko tak bardzo delikatnie, bardzo łagodnie chciałbym ci dać do zrozumienia. Ale wiesz, że trafiamy w samo serce wtedy. Wtedy, no i nie ma powodu, żeby budować zbroję. Czyli przenikamy przez skórę, przez warstwy. Różne, jakoś mikrofonik wyczytuje mnóstwo trzasków, wiesz? Może jest za blisko, albo jakieś sprzężenie jest. Tak słyszysz to, czy nie? Tylko słyszę bardzo dobrze i nie słyszę żadnych zawirowań na razie na linii. To się zdarzy co jakiś czas. Może ja mam za głośno mikrofon nastawiony, no może. Okej, dobrze. No i wtedy to taka metoda, no metoda może się sprawdzić. No, ale to oczywiście niekoniecznie wygląd, ja to dałem najprostszy przykład, ale to można poruszyć kwestie charakteru, kwestie intelektu na przykład. No, bardzo cię przepraszam, broń Boże, cię nie chcę krytykować, ale no wiesz, ty wiesz, że jesteś głupia po prostu, czy zjechała. No, czego nie osiągnęłaś w życiu. Wiesz, ja się na przykład wstydzę za ciebie, jest mi przykro, jak sobie o tym pomyślę, nie chcę cię tym atakować, jest mi przykro, współczuję ci bardzo. Wiesz, jeżeli z taką troską i taką uprzejmością powiemy coś, co jest bardzo mocne, no to trafiamy w samo serce wtedy. No, najgorsze to, kiedy ktoś, kto atakuje w ten sposób, atakuje tym samym, bo to też to po latach ktoś mi powiedział, że wszystkie techniki, które jakby ktoś stosował na swojej rodzinie, rodzina się nauczyła tego. Ale już przynajmniej coś podłapała. Ja bym się tym nie przejmował, dlatego że nawet jeśli tak jest, tak mówisz, to ci, którzy poniżają innych, ci, którzy są agresywni, na ogół są bardzo mało odporni na krytykę samych siebie, na dotknięcie w podobny sposób. Także to nie szkodzi, że mogą też stosować podobną metodę. Okej, ale ich to zaboli mocniej, znacznie mocniej, bo na ogół ludzie są nieprzygotowani na taką reakcję. Po prostu są nieprzygotowani. Czyli to warto, żeby to wiedzieć, że ich to zaboli. Nawet jak bo oczywiście to nie jest jedyna metoda. To nie jest jedyna metoda, jest więcej podobnie kontrowersyjnych metod, jeszcze może o jednej powiem, no jest ich tam kilkadziesiąt, tak? To jest, no ja poruszam na różnych szkoleniach wiele takich metod w takich sytuacjach, ale jeszcze jeden przykład. Rola, to się nazywa wejście w rolę adwokata diabła, czyli w momencie, kiedy ktoś publicznie, na przykład przy stole rodzinnym, publicznie nas krytykuje, miesza z błotem, poniża wobec innych z rodziny, a wszyscy milczą pokornie i posłusznie, a my no, mamy ochotę przez okno wyskoczyć, tak? Mamy ochotę no, po prostu wyjść, opuścić. No to nie trzeba się denerwować, tylko trzeba obronić tę osobę. I to wprowadza w totalną konsternację. No, taka osoba długo nie będzie w stanie atakować, musi się zamknąć, ale też i prowadzą konsternację wszystkich przy stole, bo wtedy mówimy, no kochani, moja siostra wypowiedziała się, jak słyszeliście wszyscy na mój temat teraz i ja chciałbym wyraźnie powiedzieć, wybaczcie jej,
nie atakujcie jej. Ona ma prawo mówić różne rzeczy, bardzo złe nawet na mój temat, a pamiętajcie, że wy nie macie prawa odpowiadać tym samym. Nie mamy prawa denerwować się nawet. No dlatego, że i tak wielkim sukcesem, naprawdę, trzeba to docenić. Wielkim sukcesem jest to, że siostra nie jest teraz w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, tylko jest razem z nami, przy tym samym stole. Je ten sam posiłek, który my jemy. Naprawdę nie myślcie źle o niej. Ona i tak ma olbrzymi sukces. Naprawdę ona robi postępy, ona walczy ze sobą i bądźmy dla niej podporą w tym wszystkim. Wiesz, mało kto coś takiego na spokojnie wytrzyma. Piękne, piękne. No, sporo jest tych technik właśnie, od razu powiem, Piotr ma swój kanał, Piotr Tymochowicz po prostu, także zapraszam, ponieważ tam są bardzo ciekawe właśnie filmiki i tutaj mam nadzieję, że dużo nam też opowiesz, ale zawsze jak opowiadasz, to jest to tak bardzo ciekawe i opowiadasz to z drugiej strony i za każdym razem, kiedy słuchamy, nachodzi taka synteza i też takie aha, ten efekt aha, prawda? Że nagle ktoś też wie, w jaki sposób postąpić. Był jeszcze taki bardzo długi komentarz i niektórym, pewnej pięknej istocie zrobiło się bardzo przykro, że tak najeżdżasz na tych Polaków, a przecież oni mają taki potencjał. I bardzo, bardzo kogoś poruszyło to, że też mówisz o tych Polakach, że tam nie doceniamy tych Polaków, a jednocześnie no, wypowiadamy się, jak się wypowiadamy czasami, dlatego że no, nie da się pewnych rzeczy nie zauważyć, ale sam tutaj też mówiłeś jeszcze przed nagraniem do mnie, jaki ogromny potencjał mają Polacy i ktoś zapytał, co ich blokuje. Z takim potencjałem, taki naród, tyle przeszedł, rozbiory, historia taka, nie inna i trzymają się jeszcze, ale coś im blokuje, co im przeszkadza, co ty tutaj możesz powiedzieć? Ja powiem krótko, że mnie oczywiście po prostu bardzo boli to, co się dzieje w Polsce, dlatego że ja też ani się tego nie wstydzę, ani nie wypieram, że Polskę swoich marzeń mam w swoim sercu po prostu. I pewnie będę miał zawsze, póki będę istnieć, więc ja się nigdy tego nie wypierałem, a to, że mi nie odpowiada bardzo wiele rzeczy i w mentalności polskiej, no i w sytuacji obecnej, no to jest zupełnie inna sprawa i to nie dotyczy ani mojej osobowości, ani moich sympatii czy antypatii, bo no, moim marzeniem jest kiedyś wrócić, chociaż na chwilę, do zupełnie innej Polski niż ta, którą z daleka obserwuję. I to jest dla mnie przykre po prostu, a no cóż, mam o tym nie mówić, mam schować głowę w piasek, mam udawać, że wszystko jest okej. No nie, dlatego że to jest sprzeczne z moją naturą. Nie nauczono mnie tego, by uciekać tchórzliwie, nie nauczono mnie tego, by chować głowę w piasek, nie nauczono mnie tego, by nie nazywać po imieniu pewnych rzeczy, które widzę wyraźnie. No, krzywda jest krzywdą, cierpienie jest cierpieniem, pewne tragedie są pewnymi tragediami i naprawdę nie warto ubierać mocne rzeczy, które się dzieją, eufemizmy, które są nic nieznaczące. To jest zbrodnia na semantyce języka, jaką popełniamy. Powinniśmy szacunek wobec języka polskiego polega w moim pojęciu też na tym, że nazywamy po imieniu, tak jak powinniśmy nazywać pewne rzeczy. Jeżeli coś jest kłamstwem, to nie oszukujmy siebie, że jest prawdą czy niepełną prawdą. Jeżeli coś jest świństwem, to nie oszukujmy sami siebie i innych, że to jest nieporozumienie drobne, bo bardzo często świadomie wyrządzane krzywdy innym ludziom to nie są drobne nieporozumienia i tutaj znacznie bardziej czymś szkodliwym wydają się eufemizmy, czyli nieadekwatne do sytuacji omówienia, czy niesprawiedliwe omówienia, czy fałszywe po prostu, niż nazywanie rzeczy po imieniu. No ale dobrze, to przy tej okazji może, bo takie też
Ja obserwuję liczne komentarze też na swój temat, że jestem taki, siaki, owaki, że niektórzy uważają, że skoro się wypowiedziałem źle o mentalności polskiej, no to jestem antypolakiem, pewnie Żydem, pewnie masonem i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli pozwolisz, to zrobię taki total coming out i powiem prawdę na spokojnie. Od razu. Dobra, to... Wtedy wiele ludzi zrozumie lepiej, dlaczego się przedstawiam. W niektórych sytuacjach może dziwnie, może nie tyle kontrowersyjnie, co niezrozumiale, po prostu niezrozumiale. Dobrze, więc cała tajemnica polega na następującym schemacie. Staram się być zawsze Żydem, czyli staram się przyznawać zawsze do żydowskiego pochodzenia w towarzystwie, gdy jestem w towarzystwie antysemity. Po prostu. Jestem zawsze z krwi i kości, czystej krwi Polakiem, jeśli występuję w otoczeniu antypolaków. Jestem homoseksualistą zawsze. Jeżeli występuję w towarzystwie, jeżeli jestem otoczony towarzystwem homofobów, jestem także, czy bywam także kobietą. Tak, dobrze słyszę. Jestem także kobietą. Jeżeli jestem w danym momencie w grupie jawnie wrogów kobiet, a tacy też istnieją. Są tacy mężczyźni szowinistycznie skrajnie nastawieni do świata, którzy nienawidzą kobiet. Wtedy ja jestem. I nie tylko. Jestem także, czy raczej bywam także czarnoskórym obywatelem Nigerii w momencie, kiedy jestem w towarzystwie rasisty. I jest jeszcze gorzej niż myślicie. Staję psem. Jestem także psem. Wobec tych wszystkich, którzy nie szanują zwierząt, którzy maltretują zwierzęta, wtedy zamieniam się w psa. I to jest jakby powód, dla którego nieraz można zobaczyć w internecie, że mówiłem, że jestem Żydem, czy że jestem Nigeryjczykiem czarnoskórym. No tak, wobec danego grona, wobec danego komentującego, wobec danej sytuacji. Natomiast no, poza tymi sytuacjami jestem kim jestem. Raczej mam przeciętne, no powszechnie akceptowane upodobania i nie odróżniam się od tego miejsca. Natomiast no, denerwują mnie ludzie, którzy śmią krytykować, mieszać z błotem innych ludzi tylko za ich kolor skóry, tylko za ich poglądy, tylko za ich pochodzenie i tak dalej. No to mnie irytowało zawsze w życiu i dlatego wymyśliłem sobie taki sposób prezentacji, aczkolwiek to nie jest absolutna nowość, to jest trawestacja, bo może być parafraza, jeżeli dosłownie coś powtarzamy z delikatnymi modyfikacjami, albo można trawestować, jeżeli jednak trochę zmieniamy przekaz delikatnie wedle własnego autorstwa. Więc to, co ja robię, to jest trawestacja, to nie jest parafraza. To jest trawestacja czegoś, co powiedział no, Dalaj Lama. To Dalaj Lama oryginalnie powiedział, jestem kobietą wobec wrogów kobiet, jestem Żydem wobec antysemitów, jestem czarnoskórym obywatelem wobec rasistów. Także to jest, nie jest nowość, ale to tak trafiło mi do serca bardzo mocno, to, co on powiedział wtedy, że natychmiast się utożsamiłem z tym, co Dalaj Lama powiedział. I no, odkryłem, że to jest dokładnie to, co ja myślę, to, co ja właśnie chcę uskuteczniać wzorem Dalaj Lama. Ja myślę, że ci, którzy umieją słuchać, czyli ci na moim kanale i pewnie na twoim, usłyszeli to, co naprawdę miałeś do przekazania, bo wiadomo, te rzeczy różnie mogą być odebrane. Ja ale, słyszę, że ale zobaczysz też równie też często argument, że zaraz, zaraz Tymochowicz się przyznał do żydowskiego pochodzenia. Zaraz, zaraz Tymochowicz na jeden z Muszę taki, ja jestem ciekawa. Tak, Tymochowicz no, na jeden z kanałów ujawnił, że jest homoseksualistą. Na pewno takie komentarze już się pojawią, bo ludzie nie rozumieją często. Zobaczymy.
zobaczymy. Jestem ciekawa i ja też staram się podążać za komentarzami. Ja słyszę to, co myślę podoba się większości tych, którzy słuchają, naprawdę słuchają, czyli to, że stajesz po stronie tej mniejszości, która jest wystawiona na ostracyzm społeczny. I to jest dokładnie tak. I to jest dokładnie tym, czym się zajmujemy tutaj, a ja o tym piszę i napisałam o tym mnóstwo książek. I to widzę, że coraz więcej tak zwanych outsiderów, czy ludzi, którzy zostali odrzuceni z różnych względów, bo to są naprawdę różne i potrafią już to zrozumieć, połączyć się z tym i o wiele, i dzięki temu, dobrze właśnie, że nam się to wszystko przytrafiło, bo dzięki temu właśnie nie mają takiego bardzo płytkiego podejścia, stosunku do innych, że jak ktoś jest inny, to znaczy, że zły, tylko potrafią już przez swój pryzmat się z nim łączyć. Więc to zło, które zostało gdzieś wyrządzone na przestrzeni lat, czy też słuchaczom tutaj, jeśli umiemy to konstruktywnie przełożyć, to jest naszą ogromną siłą teraz i połączeniem się. Może problem, Jasiu, polega jeszcze na czymś innym. Problem niestety polega też i na tym, że to zło, o którym często mówimy, niekoniecznie jest poza nami. To zło bardzo często my, jak śpiące demony, sami budzimy do życia. Sami dajemy im życie, dajemy im krew do tego, żeby mogły działać. Często jest tak, że nie zdając sobie z tego sprawy. Dlatego warto walczyć z przysłowiowymi demonami, które unosimy wraz z naszym życiem. Ale to też działa i w drugą stronę, bo jeśli byśmy, znaczy w ogóle ja jestem, dobrze, co jest tą demonizacją i co jest tym złem, które robimy często wobec innych ludzi? Nazwijmy to po imieniu. To jest ikonizacja, to jest nadawanie ikonicznego obrazu danej osobie i zamykanie w tej jednej ikonie całokształtu danego człowieka. Czyli określenie kogoś na przykład, a nie, to nie warto się nim zajmować, to pisowiec jest. Tak jakby bycie zwolennikiem PiSu zamykało człowieka w jakimś jasnym kokonie i już po prostu go określało, wiesz, od A do Z, no czy gorzej znacznie, jeśli ktoś powie, a nie, tam Iksiński to pedał, tak, czy homoseksualista. Tak jakby bycie homoseksualistą już określało całokształt danego człowieka. No to jest straszne, to jest tragiczne. To jest tak jakby, znaczy, nazwać sobie kiedyś to pozwoliłem, tyranią jednej ikony. My żyjemy w świecie, gdzie panuje tyrania jednej ikony, że jak się będzie nas stygmatyzować, jak ktoś nada nam jedną ikonę, to ta ikona będzie być może nam towarzyszyć do końca naszego życia. Także czymś bardzo złym jest etykietowanie ludzi i to za pomocą pejoratywnych określeń, dlatego że nie ma kogoś takiego jak zły człowiek czy zła kobieta, jak to Boguś Linda by powiedział, bo ona jest złą kobietą. Nie ma kogoś takiego jak źli ludzie, bo zło jest wszędzie, jest w każdym świętym, jest w nas również. Tylko dobrymi są ci, którzy się nauczą zarządzać dobrem i zarządzać złem, czyli poskramiać to swoje zło. Jeśli słyszymy takie określenie, że ktoś jest krytykowany od początku do końca, z góry na dół i określany jako zły człowiek, no to już powinniśmy przeciwstawiać się temu w jakiś sposób, dlatego że to jest absolutna fikcja. Dlatego że w najbardziej złym człowieku, jakiego tylko możemy sobie wyobrazić, zawsze jest ziarenko dobra. Tylko problem jest inny, czy potrafimy my, czy ktokolwiek je wydobyć. I w największym świętym człowieku jest zawsze ziarenko albo wiele ziaren czystego zła. Dobrze jest. Na chwilkę mi się to porwało. Dlatego dobrze jest nie być uprzedzonym w stosunku do ludzi, tylko ja zalecam to swoim kursantom, żeby patrząc na człowieka, koncentrować się na tym, co jest naszym zdaniem dobrego w danym człowieku.
czego ewentualnie mu zazdrościmy, co nas urzeka ewentualnie pięknem w danym człowieku. Należy szukać dobrych rzeczy, a nie wyławiać rzeczy złe, bo to potrafi robić każdy. I zresztą robimy to spontanicznie na co dzień. Natomiast to, czego nie potrafi każdy człowiek, to wydobywać dobro z innych ludzi. No, o takim wieloznacznym znaczeniu, bo to oznacza wydobywać coś, co może być dobre no, nie tylko dla tego danego człowieka, ale i dla jego otoczenia również. Tak? To wtedy jest czymś w rodzaju powszechnie akceptowanym dobrem. No. Tak to jest. No, stygmatyzacja dotyczy też przestępców. Bardzo często ktoś powie, no ale to jest przestępca, to i ta etykietka do końca życia będzie przyklejona do kogoś. No ja się sam przekonałem na własnej skórze, jak łatwo można skryminalizować innych ludzi. No ale nie tylko o sobie chciałem powiedzieć. Ja odkryłem, jak wielu niewinnych ludzi siedzi w więzieniach, z jak wielu niewinnych ludzi zrobiono przestępców. I ta etykietka już będzie im towarzyszyć do końca życia. I to jest tragiczne, to jest absolutnie tragiczne po prostu. Natomiast, no cóż, intencje także niczego nie tłumaczą. Dlatego, że często też ludzie tłumaczą się w ten sposób, jak coś złego zrobili. No dobrze, ale miałem dobre intencje. No tak, ale dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane. I dobre intencje niestety nie wystarczą, żeby kogoś nie skrzywdzić, bo ja mogę mieć dobre intencje, a mimo to mogę krzywdzić innych ludzi po prostu. No natomiast jest rzeczą ciekawą to, że często też obserwuję takie ciekawe spostrzeżenie u Polaków, u wielu Polaków. Nie, no to świat nie może być inny, to jest normalne. No, każde państwo tak działa, każda czy nadal jest, czy nadal jesteśmy, bo ja cię w ogóle nie słyszałam ostatnie kilka sekund. Okej. Znaczy ja cię słyszę, dobrze, ja cię dobrze słyszę. Wiesz, no, co to... Ale chyba się nagrało, dalej się nagrywa, dobrze. Ja przełączę, to może przełączę na inny może... Z nami to pomaga. I tak mamy dobre połączenie tutaj. Okej, póki nie słyszysz, to, no to dobrze. No w każdym razie chciałem powiedzieć, że bardzo często też słyszę takie zdanie, że no przecież nie może być inaczej. No taki ten świat jest już i koniec. No przecież w każdym kraju jest agresja, w każdym kraju są tacy ludzie, tacy sami jak u nas. No właśnie nie. Właśnie nie. Właśnie żyję już 7 rok w kraju, który nigdy przez te 7 lat nie widziałem żadnej agresji na drodze, gdzie jest tłok niesamowity, jest zatrzęsienie motorów, riksz, samochodów, zresztą bardzo dobrych. W stolicy Kambodży jeździ więcej Bentleyów, Lamborghini, Porsche niż w całym Monako. Niż w całym księstwie Monako. Jest więcej w Kambodży dobrych samochodów niż w całej Szwajcarii, o czym mało kto wie. Także tu nie jest niski standard. Natomiast nie ma agresji, nie ma ataków. Ludzie potrafią czuć wspólnotę, jadąc gdzieś na motorze, czy skuterze, czy samochodzie. Czują się we wspólnocie. W Polsce tego nigdy nie zaobserwowałem. Tego nie ma. Znaczy wiesz co, ja się zastanawiam, bo teraz z racji właśnie ostatnich tych 2 lat jestem bardzo miło zaskoczona poprzez YouTube, ale poprzez spotkania takie na żywo. 2 razy warsztaty były ze mną w Polsce tańca i spotkania autorskie i jestem naprawdę zaskoczona, bo to o czym mówisz, ja zawsze miałam takie wrażenia, jak mieszkałam w Polsce. Potem wyjeżdżałam, więc już byłam zawsze tą spoza. Ja już nie przynależałam, ani tu nie należałam, ani tu, prawda? Bo już nie jesteś jakby uznawany za Polaka, jeśli mieszkasz za granicą do końca, czyli już nie wchodzisz w te kręgi, coś się czuje, ale też nie należysz do kraju, do którego właśnie no, zaczynasz tam właśnie dopiero mieszkać, no czy te właśnie pierwsze lata, to jakby nic nie należysz. I te korzenie my zawsze mamy w Polsce. Teraz ufam temu, że to się zmienia, to się powoli zmienia i jest nas coraz więcej, żeby tworzyć tą lepszą atmosferę.
tutaj tak ezoterycznie powiem, podnosić te nasze wibracje, żebyśmy mogli tworzyć coś konstruktywnego. I jeszcze o wolności mieliśmy powiedzieć, a to jest bardzo spory temat, ponieważ na początku, tak 2 lata temu, jak zaczęłam mówić tutaj z niejakim Zygfrydem bardzo dużo o wolności, to miałam wrażenie od słuchaczy, że każdy chce tej wolności, ale bardziej mi się to jawiło jako anarchia, takie pozbywanie się wszystkiego, paszportów, no takie nie było odpowiedzi na pytanie, jak sobie tą wolność wyobrażasz, bo zamierzyć się, czy nie wiem, czy na rząd, to żeby nie było nikogo w rządzie, żeby nikt nami nie rządził, fajnie, fajna idea, ale nie było pomysłów na to, jak sobie to wyobrażamy, czyli no, mnie się to kojarzy z anarchią. Co ty tutaj byś doradził też nam wszystkim, Polakom, jak my możemy tutaj dążyć do tej wolności, a jednocześnie właśnie nie urządzić sobie anarchii przy okazji? Jeśli mamy pudełko i wyciągniemy z tego pudełka wszystkie rzeczy, to czy ono będzie puste, jeśli wszystko, co tam było w tym pudełku, usunęliśmy? Jeżeli tam było jabłko, to pudełko jest wolne od jabłka. Nie ma tam jabłek. Jeżeli wyjęliśmy banan, to pudełko jest wolne od bananów, bo nie ma tam już żadnych bananów. Ale czy ono rzeczywiście jest puste? Czy jest możliwa wolność od wszystkiego? Oczywiście, że nie. Dlatego zawsze, że zawsze będzie tam powietrze. Czyli z grubsza azot, tlen, dwutlenek węgla. No dobrze, a jeśli całe powietrze wypompujemy, usuniemy z tego pudełka i będzie tam tylko próżnia w tym pudełku i nic nie będzie oprócz próżni, czy ono naprawdę będzie puste? Okazuje się, że nie. Ono nigdy nie będzie puste, bo nawet nie ma próżni doskonałej. Nie istnieje coś takiego jak idealna próżnia. Okazuje się, że próżnia jest areną, na której tańczą wirtualne cząstki. Jest ich niemal nieskończenie wiele. One się pojawiają i znikają, jak takie efemerydy, jak takie iskierki. Nigdy nie będziemy mieli sytuacji takiej, że nic nie będzie. Dlatego nigdy nie będziemy mieli wolności, bo ona jest absurdem sama w sobie. Na przykład nigdy nie będziemy wolni sami od siebie. Takiej wolności nigdy nie uzyskamy. Nawiasem mówiąc, to jest powód, dla którego nie warto samego siebie poszukiwać, być złym wobec samego siebie. Dlatego, że od wszystkich ludzi tego świata możemy uciec. Możemy uciec z danego miejsca, ale nigdzie na świecie, nigdzie nie uciekniemy sami od siebie. Sami od siebie nigdy nie będziemy wolni. Więc w sensie wolności, wolność absolutna jest takim samym absurdem i nie istnieje, jak próżnia absolutna, nicość absolutna. Nie ma czegoś takiego, okazało się. No, czyli można mówić prościej, można być wolnym od czegoś, po pierwsze. Można być wolnym od niewolnictwa, można po prostu nie być niewolnikiem. Można być wolnym od inwigilacji korporacji bankowych na przykład. No niestety nie jesteśmy wolni, bo korporacje bankowe no, nagle bezczelnie pytają się nas, skąd mamy pieniądze. I ludzie to aprobują, a to jest czyn bezczelności tak naprawdę. W ogóle jak można zadawać, no to my równie dobrze powinniśmy zadać pytanie, a co wy robicie z moimi pieniędzmi? Bank nas nie informuje o tym, jak są inwestowane nieprzytomnie nasze pieniądze, które wkładamy do banku. I bank nas o tym nie mówi, a żąda, żebyśmy my się tłumaczyli, skąd my mamy pieniądze. Oczywiście robią to na prośbę, wniosek władz, też korporacji władzy. No, to jest straszne, to jest masakra po prostu. No można być wolnym też mentalnie od metaprogramów różnych, o których się programuje ludzi. To jest zresztą fantastyczny rodzaj wolności. No można być wolnym fizycznie, wtedy, gdy mamy swobodę poruszania się po danym terenie na przykład. Natomiast to, co jest istotne, znaczy nie ma możliwości,
zrozumieć tak naprawdę, czym jest wolność, jeżeli nie określimy granic wolności. Podobnie jest z tolerancją. Nie ma sensu mówić o tolerancji do momentu, kiedy nie określimy, gdzie są granice naszej tolerancji, bo tak naprawdę to granice wolności wyznaczają nam naszą wolność, to granice tolerancji wyznaczają nam naszą tolerancję. Bo jeśli tych granic by nie było, to mamy paradoks zwrotny tak zwany. To wtedy myślimy w ten sposób. No zaraz, zaraz. Joasiu, jeśli jesteś taka tolerancyjna, to dlaczego nie tolerujesz braku tolerancji? Jak jesteś taka tolerancyjna, to bądź tolerancyjna dla braku tolerancji, tak? No właśnie taki paradoks jest możliwy wtedy, kiedy nie ma granic. Bo brak tolerancji wobec nietolerancji nie jest nietolerancją. Dlatego, że granicą tolerancji jest właśnie brak tolerancji na zachowania nietolerancyjne. Czyli mówiąc prościej, gdzie jest granica naszej wolności? Granica naszej wolności jest tam, gdzie zaczyna się zniewolenie innych ludzi, które my powodujemy, gdzie zaczyna się cierpienie innych ludzi, gdzie zaczyna się niewola innych ludzi. Tam jest naturalna granica naszej wolności. No też ja jestem trochę przejęty tym, jak na przykład bardzo źle wielu Polaków rozumie wolność słowa. Zobacz, ludzie rozumieją wolność słowa jako wolność do wolnego krzywdzenia innych ludzi słowem. Tak, słowem. Tak, hejterzy też. Bo to nie jest wolnością jest... słowa. To jest po prostu poniżanie, to jest po prostu chęć pokazania dominacji, to jest chęć niszczenia ludzi. Czy to jest wolność? To nie jest wolność. Tam już dawno nie ma wolności, bo to jest dawno za granicą naturalnej wolności, która powinna być zamknięta paradoksalnie w określonych granicach, bo inaczej otrzymujemy paradoks zwrotny. Najmocniej się manifestuje paradoks zwrotny w tym, że dostajemy zaprzeczenie czegoś, co jest wartościowe. Czyli na przykład, jeżeli ja zabijam kogoś, kto chce zamordować moje dziecko, jeżeli ja w obronie mojego dziecka zabijam mordercę, to czy ja sam stałem się już mordercą? No, gdyby potraktować to dosłownie, no to tak, to jestem mordercą, bo zabiłem mordercę. No właśnie nie. Morderca mordercy niekoniecznie jest mordercą. Podobnie jeżeli na przykład krytykujemy innych ludzi. I na przykład ja często zwracam się z takim apelem do Polaków, żebyśmy się oduczyli takiego ciągłego oceniania, na każdym kroku oceniania sąsiadów, swoich bliskich, wszystkich. My ciągle oceniamy. No i ja krytykuję oczywiście oceniających. To teraz tak jak z tym mordercą. Czy ocena oceniających jest też oceną? No gdyby tak było, to byłby nonsens. Oczywiście nie. Ocena oceniających już nie jest kategorią oceny. Jest pewną kategorią stwierdzenia pewnego faktu. Jest pewną kategorią nazywania pewnych rzeczy po imieniu, ale to nie jest to samo. Tak jak morderca mordercy nie musi być mordercą, tak i oceniający oceniających nie staje się oceniającym. Czyli my mamy prawo krytykować krytykujących i wcale nie powinniśmy być oceniani jako krytykujący, dlatego że krytykujemy krytykujących. Dlatego że granica jest wcześniej, a nie później. Granica jest przed nami, a nie za nami. To wielu osobom to bardzo trudno zrozumieć, co teraz powiedzieliśmy, no ale tak jest. Tak jest, dlatego jak najbardziej możemy sobie pozwolić na, może tak bardziej obrazowo powiem, możemy sobie pozwolić na ocenianie innych oceniających i krytykować ich za to, bo jeżeli oceniam oceniających, to nie jestem oceniającym, bo gdybym był, to wtedy ja w ogóle nie mogę niczego powiedzieć, bo wszystko działa przeciwko mnie. To jest jak wąż z małego księcia, jak wąż, który zaczyna zjadać własny ogon i sam siebie zjada. Podobnie z tolerancją. Jeżeli ja byłbym tolerancyjny nawet wobec zachowań nietolerancyjnych, to pojęcie tolerancji już nie ma sensu. Już nie ma sensu, jak nie ma określonych granic.
to znowu jest ten wąż, który zjada własny ogon. I tolerancja pozwalanie na zło. Ziemię. No właśnie, i wiesz, tutaj naprawdę przez długi czas i najpierw bardzo mocno poruszaliśmy te tematy właśnie z Zygfrydem, jeszcze go nie znasz, może go poznasz. Też bardzo zaciekawiło mnie to, że Zygfryd ma ogromną charyzmę i cały czas Polska też i potrzebuje liderów prowadzących kogoś takie, Zygfryd ma coś takiego, że pojawia się światełko w tunelu. I dużo o tej wolności można pięknie mówić. On bardzo pięknie mówi o wolności. Natomiast tutaj, czy my wszyscy też właśnie nie wpadamy w iluzję, że to nie da się tak od wszystkiego być wolnym i zostawić wszystko za sobą, to musi być konstruktywne i też dokładnie określone od czego do czego. Bo też brak reakcji na to, co się dzieje. Chociaż wiesz co, w Polsce akurat ja słyszałam od policji, że jeżeli ja na przykład zostanę napadnięta i ja, nie wiem, zranię napastnika, to on może mnie oskarżyć o napad. Tak, i to jest chore. I to jest oczywiście, to jest patologia, to jest chore po prostu. W polskim prawie tak, to jest absolutnie chore. Tak, że nie można im nic zrobić, dopiero tak, ja nie mogę uszkodzić go w własnej samoobronie, ponieważ, no właśnie dlatego. Tak, więc... w momencie, kiedy włamywacz, morderca, włamie się do twojego domu, a ty masz małe dzieci w domu i nie wiesz, co on zrobi, czy cię zamorduje, czy twoje dzieci, a jeszcze deklaruje, że zamorduje, wymorduje ci całą rodzinę i ty go zabijesz, to ty idziesz do więzienia i dzieci są tobie zabijane. Nie wiem, jak jest w Ameryce, bo przecież tam jest pozwolenie na broń i tam... Wiesz, w każdym stanie w Stanach jest inaczej. Natomiast najmocniej funkcjonuje prawo tego typu dające poczucie wolności właśnie na Florydzie. To jest znane pod hasłem Stand Your Ground. I wszyscy to wiedzą, wszyscy to znają. Stand your ground. Czyli jeżeli ktoś wejdzie na mój trawniczek, ja mam prawo go zastrzelić i nie ponoszę żadnej odpowiedzialności. Dlatego tam nie ma potrzeby budowania płotów. Ludzie omijają płotki o danym kolorze, no bo nie chcą się narażać, tak? Bo tam jest takie prawo, że ktoś nieproszony wejdzie na moją ziemię, której jestem właścicielem, no to mogę, mam prawo go potraktować jak intruza. Mam takie prawo. No niestety u nas jest inaczej. To robi co robi. Myśmy już rozmawiali a propos Polaków, co ich tak blokuje. I wiesz, tutaj strona taka ezoteryczna bardziej, czy też psychobiologia koncentrowała się przez jakiś czas na tym, żeby ściągać klątwy, że Polska została przez inne narody tutaj zaklątwiona, czyli mówiąc językiem psychologicznym, czyli złożyczenia, czy też ktoś, kto sobie właśnie myśli, że Polska jest no, dobrym kąskiem, prawda, naokoło, to no, tak psychologicznie, czyli nie to, że złożyczenia mentalne, tylko jakby z działania jak najbardziej materialne. Co ty na ten temat tutaj myślisz, co możesz powiedzieć? To jest absolutnie fantastyczne, co powiedziałeś. Lepiej bym tego nie wymyślił, bo wiesz, powiedzieć, że Polska jest obciążona pewną klątwą, którą nie wiadomo kto ustanowił, to jest fantastyczne zdjęcie odpowiedzialności wszelkiej z nas samych. To znaczy, że my nie ponosimy żadnej winy. To znaczy, że my w tym nie uczestniczymy. To znaczy, że z nami jest wszystko w porządku. To znaczy, że znowu obcy nam to zrobili. Znowu ktoś zły nam to zrobił. A my jesteśmy święci. My mamy zawsze wyższość moralną, ale to nam czynią zło. My jesteśmy zawsze ofiarą, świętą ofiarą w imię wyższości moralnej. I to ktoś zawsze nas krzywdzi. No myślę, że Polacy nie byliby w stanie wyrządzić sobie większej krzywdy sami sobie właśnie niż w ten sposób. No przecież to jest zdjęcie każdego typu odpowiedzialności. Chyba nie na tym polega dorosłość. Chyba nie na tym polega dojrzałość czy narodu, czy człowieka. Chyba dojrzałość polega na tym,
żeby najpierw sobie postawić pytanie, a co ja robię źle, a co ja mógłbym poprawić, a czy ja sam nie ponoszę współwiny za to, że jest tak, jak jest, a co ja zrobiłem w tym kierunku, żeby zmienić mentalność Polaków. Więc to jest pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać sami. Dobrze to mówisz, ponieważ klątwa nie dotyka tego, kto niczego nie zrobił. Taka zasada tutaj duchowa, ponieważ no, wchodzimy tutaj troszeczkę w paranormalność, czyli posługujemy się troszeczkę inną logiką w paranormalności, ale też można wziąć odpowiedzialność, nawet jeśli zakładając, że te klątwy były, że zostały nałożone. Zresztą w Polsce też jest taki zwyczaj narzekania, jakby ukrywania tego, że komuś się dobrze powodzi. I ja odkryłam latami, że to dlatego, że jeżeli sąsiad sąsiadowi pozazdrości, to temu sąsiadowi przestanie się układać. Aha, czyli sąsiad tam zaklątwił, zazłożyczył, prawda? Zresztą to też jest obecne w kulturze marokańskiej, bo kiedy ja byłam na wycieczce i rano gdzieś o 6 biegałam po tej Medinie, widziałam kilka kobiet, które podeszły do jakiegoś straganu jeszcze nieotwartego i zaczęły na niego pluć, czyli puszczały klasyczną klątwę, prawda, żeby właśnie tam się coś niedobrze wiodło. Czy też ktoś to ze mną był, jakaś kobieta na jedną z uczestniczek, z którymi byłam, nałożyła klątwę, to znaczy opluła ją i coś do niej powiedziała po marokańsku, więc ona do mnie przyleciała na pomoc szybciutko. Okay. Żeśmy to szybko zdjęły. Powiedziała, także wiesz, że... chodzi o to, że coś takiego jest, ale okay. Jest tutaj odpowiedzialność też. Dobrze, no dobrze, ale to może nie mówmy teoretycznie o tym. To przejdźmy do działania w takim razie. Skoro nazwałaś się magikiem, skoro mówisz o magii, o tym, że może być przedmiotem mojego oddziaływania, no to nie pozostaje nic innego, jak to, żebyś się zgodziła na drobny element magii, który teraz chciałbym wykonać. Bo to też jest magia. Odmitologizować demona, postawić go przed ludźmi i pokazać, oto demon jest nagi. Nie tylko król, ale demon jest nagi. I może samo nazwanie tego demona, zmaterializowanie tego demona spowoduje, że on przestanie być władny w jakikolwiek sposób na nas działać. Ale problem polega na tym, że te demony, które siedzą w naszym społeczeństwie, które działają, które siedzą w mentalności, mają się tak dobrze, dlatego że nie potrafimy ich zobaczyć, dlatego że nie potrafimy ich zdefiniować, dlatego że nie potrafimy ich nazwać, zwrócić się do nich po imieniu. A to wszystko może się zmienić, jeśli od teraz, od tej chwili na przykład, będziemy w stanie mówić do nich po imieniu, bo będziemy ich widzieli, będziemy wreszcie wiedzieli, kto to jest. To może to zróbmy. No to już. Jedziemy. Wskaż mi, proszę, tutaj głównych demonów w Polsce, którzy niby tutaj właśnie bluszczą i jest jak jest, a my tego nie dostrzegamy i pozwalamy się wodzić jako Polacy za nos. Czy kim? Okay. Czy będą nazwiska? Może ja od razu. Czy będzie? Okej, to mogę, tak? Tak, możesz, oczywiście, że możesz. Proszę Państwa, jesteśmy w ważnym momencie, kiedy demonom zostaną wreszcie, mówiąc poważnie całkiem, przypisane pewne imiona. A one nie są bezimienne. One mają swoje imiona. I najgorsze jest to, że wszyscy razem powołujemy te demony do życia. I może przyszedł właśnie taki decydujący moment. Może to jest właśnie początek tych chwil, kiedy przestaniemy żywić demony. Bo jeżeli przestaniemy je żywić, to one po prostu zdechną. Co jest pierwszym takim demonem konkretnie? Zgoda. Wasza zgoda jest tym pierwszym demonem na to, co się dzieje. Wasz brak aktywności,
wasza bezczynność na to, co się dzieje. Wy zaaprobowaliście to, żeby zbudować, i teraz będzie demon demonów, może od niego też zaczniemy, od demona demonów. Wy pozwoliliście na to, żeby przez całe lata, bo to nie tylko PiS, to również partie poprzednie, pozwoliliście na to, żeby kolejne zastępy polityków czy pseudopolityków zbudowało największego demona wszechczasów. Zbudowało państwo, strukturę państwa, które dla was, nie dla Niemiec, nie dla Rosjan, nie dla Amerykanów, ale dla was, Polaków, dla własnych obywateli, jest potworem, przerażającym potworem. Jak wy się możecie godzić na to, żeby żywić państwo, żyć w państwie, które dla was jest potworem? Czyż to nie powinno być logiczne, że zamiast karać, na każdym kroku, zamiast was biczować, pejczować, karać, obcinać skrzydła, czy nie powinno być pomocy? Czy wasz własny kraj, wasze własne państwo nie powinno być? Technika nie wytrzymała, widzisz, to był widocznie tak mocny przekaz, że technika nie wytrzymała tego. Wytrzymuję takich przekazów, ale wiesz co, poruszyłeś tutaj pewne energie, ja inaczej to odczuwam, bo ja siedzę w tych tutaj w różnych poczuciach energetycznych i dotknąłeś naprawdę góry lodowej i chciałabym tylko, że ci, którzy akurat nie są bezczynni i robią, i działają, i coś robią, żeby nie poczuli tutaj, że jakaś jest krytyka, bo to nie o nich chodzi. To ja chodzi mówię o całej masie, ja mówię o statystyce oczywiście. Tak. O statystyce oczywiście, o tych, którzy puszczają to i też idą, bo tak napisali, bo tak media podały, przejść, bez zastanowienia się. Jasiu, czy pozwolisz mi przejść do konkretów, bo gdybyśmy się zatrzymali, no to nie ma tego czegoś, co warto... Dobra, zdejmujemy klątwy z Polski, tak? Dobrze. Nie, daj mi dokończyć. Nie, nie o to chodzi, że zdejmujemy, tylko dajemy sobie szansę, żeby nie ktoś za was te klątwy zdjął, tylko żebyście wy te klątwy zdjęli z siebie. A to jest bardzo duża różnica. Bo nikt z Kowalskiego klątwy nie zdejmie oprócz Kowalskiego. No i teraz gdzie jest to państwo potwór? Wszędzie. Dlatego, że za wasze własne pieniądze są opłacani urzędnicy urzędów skarbowych, którzy z was a priori, na wstępie, traktują was wszystkich jako malwersantów, jako złodziei, jako krętaczy i polują na was za wasze własne pieniądze. To jest aberracja, to jest jakiś kompletny nonsens. Urzędnik urzędu skarbowego, który żyje za moje podatki, z podatków ma pensje, które ja płacę, powinien być moim sługą, a nie moim katem. W Polsce to jest odwrócone do góry nogami. On jest katem za moje własne pieniądze. No, to jest jakiś nonsens. Z Urzędu Skarbowego powinien dzwonić do mnie i mówić: panie drogi Piotrze, dzięki panu mam pieniądze, więc jestem dla pana dyspozycji. Chciałbym panu doradzić, co pan powinien zrobić, żeby mniejszy podatek zapłacić, a nie uderzać cegłówką w tył głowy i zabierać mi majątek i blokować mi majątek do komornika. To są komornicy, to są psy gończe, to są hycle ludzkie. Jak można było doprowadzić do tego, żeby za nasze pieniądze jeszcze działali komornicy? Policja, która powinna bronić za pieniądze obywateli, tych obywateli, którzy im płacą. Tymczasem my płacimy policji za to, żeby nas pałowali, za to, żeby nas trzymali w ryzach, za to, żeby nas karali non-stop, a to za przekroczenie prędkości, a to za rozmowę przez telefon, a to za źle zapięte pasy, a za to, że za blisko zbliżyliśmy się do windli na Żoliborzu naczelnika. To jest patologia. To jest po prostu patologia. Ten stan, który teraz obserwujecie, jest absolutną patologią.
jest wielkim salonem masochistycznym, gdzie wy płacicie pejczującym grube pieniądze za to, żeby was pejczowali. No, dla masochistów to jest okej. Okay. Ale czy naprawdę cały naród musi podporządkować się masochistom? Czy musi być dewiantem? No, no nie. Ludzie powinni to zauważyć, powinni nazwać to po imieniu, bo to jest skandal. To jest skandal, że za nasze własne pieniądze kreujemy demona, potwora, który ma na celu tylko to, żeby nas niszczyć lub karać non-stop. Jaki prezent dostaliście od policjanta? Jaki dobry uczynek policjant dla was zrobił? Kopnął was w dupę, powiedział, że nie ma czasu. Natomiast wlepić mandat bardzo chętnie, doprowadzić was do aresztu bardzo chętnie. Co dostaliście od urzędnika skarbowego, któremu płacicie pensję? Co, zadzwonił i powiedział, za dużo pan wpłacił? Chcieliśmy dać panu nagrodę za to, że pan za dużo wpłacił? Ma pan nagrodę 1 000 000 zł za to, że pan tak dobrze pracuje? No nie. Dostajemy w łeb. Dostajemy w łeb za to, że dajemy im pracę. Czy to nie jest nonsens? To jest kompletny nonsens. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Wybieracie polityków. No kto to jest polityk? Kto to jest minister? Od skąd pochodzi słowo minister? To jest sługa. Sługa. Służący. Subiekt. Czyściciel butów. Którego wy wybieracie po to, żeby wam służył, żeby wam coś załatwił i za to ma pensję, za to ma dostęp do ogromnych pieniędzy, za to, żeby wam służyć tymczasem. Obserwowałem to z bliska. Po przekroczeniu progu Sejmu ci, którzy byli wybrani, natychmiast im odbija wełba i stają się wybrańcami, stają się półbogami i was traktują jako podludzi, obywateli, którzy istnieją po to, żeby im służyć, wielkim panom, bo to poseł to wielki pan, on ma mieć służących. Słuchajcie, kiedyś licznie przyjeżdżali do mnie politycy różnych partii zresztą, bardzo różnych, żeby się poradzić w czymś. Często to była zima, to były niskie bardzo temperatury. Często godzinami kierowcy siedzieli w samochodach. No fakt, mogli sobie tam ogrzewanie włączyć, ale zadawałem pytanie tym politykom, ministrom bardzo często, no ale może zadbamy o kierowcę, może zaprosimy do środka, może damy mu coś do jedzenia też, bo czasem to były wielogodzinne narady. Prawie wszyscy reagowali, panie Piotrze, no kurwa, kierowca jest od tego, żeby siedział w samochodzie, żeby zapieprzał i nie woził wszędzie. To jest jego praca. No nie będziemy się przejmować kierowcą. Jeden, jedyny polityk bardzo dbał o swoich kierowców, o to, żeby zanieść im kanapkę, żeby zaprosić do domu. To był Andrzej Lepe. Pozostali traktowali jak podludzi. I to nie chodzi o kierowców. Tu chodzi o to, że każdy polityk nas tak traktuje, jako podludzi, jako tych, którzy mają mu im służyć po prostu. To jest patologia, drodzy Państwo. Dlatego uważam, że politycy polscy są nie do uratowania. Dlatego uważam, że jedyna naprawdę prawdziwa zmiana, jaka jest możliwa, może polegać tylko na jednym, że na zbity pysk wyrzucimy wszystkich, którzy okupują parlament w tej chwili Polski. I zaprosimy nową generację. Nie ludzi, którzy nad grobem wyczekują swojego końca i którzy będą nam przyszłość projektować i młodym, tylko że zaprosimy ludzi młodych, nieskażonych jeszcze tym brudem polskiej polityki. Ludzi młodych, którzy kochają wyzwania, ludzi kompetentnych. Teraz jest dobry moment, żeby zrobić całkowitą wymianę, bo wiesz, obawiam się bardzo, że ludzie jakoś tak mocno uwierzyli, że można wymienić jedną opcję na drugą opcję, już będzie dobrze. Już wszystko się ułoży, jakoś. Nic się jakoś nie ułoży, nic się nie ułoży. A wolność jest podstawową wartością, dlatego że czym się przejawia wolność? W wolności decyzji. To obywatel powinien być traktowany nie jak dziecko we mgle, któremu opiekuńcze państwo będzie organizować życie.
Ja nie chcę, żeby mi moje państwo wchodziło do sypialni pod moją kołdrę. Ja mam w dupie takie państwo. Ja chciałbym państwo, które w razie potrzeby jest w stanie się moją rodziną czy mną zaopiekować, ale niektóre nie będzie mnie traktowało jak niepełnosprawnego umysłowo obywatela, któremu podpowiada, jak żyć, kiedy chodzić do kościoła, jak się modlić, do którego Boga, z kim sypiać, a z kim nie sypiać i w jaki sposób jeszcze. No to jest jakiś absurd. Pozwoliliście na to, żeby wasze własne państwo, wasz potwór wszedł wam do sypialni, żeby wszedł wam wszędzie po prostu, do kuchni, do sypialni, wszędzie, do policji. No do czego to podobne, że masz swój ogródek, swoją własność, Joasiu, i na tej własności ty nie możesz posadzić wszystkich roślin, bo jak posadzisz, to przyjedzie policja i cię aresztują na parę lat na przykład. No, no zlitujmy się. Słuchajcie, no, jeżeli jak ja to opowiadam Azjatom, Khmerom, oni się łapią za głowę i mówią zaraz, zaraz. I ty chcesz nam powiedzieć, że ty w takim czymś, w takim państwie wytrzymałeś 30 lat. Ty chcesz nam powiedzieć, że ty się godziłeś na to, żeby przez 30 lat być niewolnikiem? Tak, godziłem się. Dlaczego? Dlatego, że jak żabę wrzucimy do wrzątku, to ona będzie walczyć o życie. Ona będzie krzyczeć potwornie. To jest przerażający obrazek. Natomiast jak tę samą żabę włożymy do garnka, do letniej wody i będziemy delikatnie podgrzewać, to ona się ugotuje i sama nie będzie wiedziała, kiedy się ugotuje po prostu. A z nas wszystkich, i warto ludziom otwierać oczy, z nas wszystkich, żyjących w Polsce w szczególności, zafundowano nam garnki z gotującą wodą i włożono nas do garnków ze wrzątkiem. I nas gotują już parę lat. I tylko ci, którzy na moment wyskoczyli z tego wrzątku i ewentualnie z powrotem skakują, czują, że to jest wrzątek, czują, że to jest zniewolenie. Ci, którzy tam od początku siedzą, już dawno zaakceptowali własną śmierć czy śmierć wolności osobistej. Ludzie to zaakceptowali w imię bezpieczeństwa rzekomego, w imię wygody, bo dobrze, ja oddam swoją wolność, ale będę miał 500 zł co miesiąc. To jest gówno, to 500 zł. Ale można za grosze ludzi kupić. Można kupić ludzi za po prostu marne grosze. I to jest bardzo, bardzo, bardzo przykre. Piotrze, jest bardzo prosto powiedzieć, że powinniśmy się na to nie zgodzić, tylko kogo trzeba, kto to zrobi. I zawsze, zawsze bierze się taką osobę, która jest najbardziej, ma największą charyzmę i puszcza się ją, która poprowadzi lud, że tak powiem, za sobą i nastąpi właśnie wymiana władzy bądź no cokolwiek tam, jakikolwiek jest plan. Natomiast to, co mówisz też, myśmy już też rozmawiali też z Zikim z Teksasu ostatnio nawet, że to się wydaje takie proste. Wystarczy, żeby odmówić usługiwania, odmówić, gdyby się wszyscy postawili i nie byłoby tych dostaw, nie wiem, właśnie kierowcy, którzy politykom usługują, prawda? No ale wiadomo, że oni mają też swoje rodziny i mają pracę i musieliby się postawić wszyscy, no ale wtedy cała gospodarka by była zamrożona, więc co tutaj zrobić? Ktoś nawet zapytał na YouTubie komentarz, jak zwołać komisję rewolucyjną. No tutaj może nie będziemy aż w takie szczegóły wchodzić, ale ogólnie powiem, nie można liczyć na to, że jakikolwiek lider jakiejkolwiek partii zjednoczy opozycję. To jest marzenie ściętej głowy, to, o tym trzeba zapomnieć. Trzeba znaleźć człowieka, który nigdy nie był w polityce, który rozumie, jak to działa, który jest kompetentny, ale nigdy sam osobiście nie był politykiem. I taki człowiek powinien być tym czynnikiem, tą siłą sprawczą, która skupi całą opozycję w imię wyższego dobra. A tym wyższym dobrem powinna być polska racja stanu. Powinno być wyjście z jakiegoś absurdu, w którym jesteśmy w tej chwili. Ale to nie może być polityk. Żaden polityk tego nie dokona. No co, lider PSL-u, lider Platformy, czy jakiejś innej, no nie, no to trzeba zapomnieć o tym. To nie ma szans.
No ja mam wrażenie, że to są też takie maskotki, że tam za sznurki pociąga o wiele więcej ludzi, natomiast zawsze bolało mnie to, że oni tak bardzo dużo zarabiają. Czy to nie powinni być aktywiści raczej, którzy mają normalne pensje, skoro chcą służyć, prawda? Idą po to, żeby zrobić coś dobrego dla swojego kraju, to dlaczego aż tak wielkie zarobki? Okej, niech zarabiają trochę więcej, ale te zarobki są no, mocno jakby nieadekwatne. Żaden polityk nie idzie do zarobków, bo nawet te tam nie wiem 40 łącznie z biurem ponad 40 tysięcy miesięcznie, to jest dla nich to nic. Wiesz, to jest podobnie jak z pracą w Krynicy Morskiej. Jeżeli masz swój sklepik w Krynicy Morskiej albo swój apartament, który wynajmujesz, no to nie jest tak, Jasiu, że masz przez okrągły rok jakieś zyski z tego apartamentu czy z tego sklepiku. Nie. Ty przez większość roku nie masz nic. Ty musisz to utrzymać, musisz płacić rachunki. I masz tylko niepełne 3 miesiące. Niepełne 3 miesiące, żeby zabezpieczyć sobie przyszłość na cały rok. Bo niestety zimą nie da się kąpać w Bałtyku. No i widzisz, i podobnie ludzie traktują politykę. To nie jest tak, że oni przychodzą na 4 lata. Oni mają 4 lata na to, żeby nie tylko siebie, ale całe rodziny swoje ustawić na całe życie. Oni polują na politbiznes, nie na pensje. Pensje są dodatkiem na waciki. Waciki. To jest tylko wacik, nic więcej. Czy w liczbie mnogiej, waciki. Natomiast ich celem są spółki Skarbu Państwa i rozdane synekury. Ich celem są zlecenia od rządu, które sami sobie przydzielają, wielomilionowo. Ich celem są ministerstwa. Co to jest w Polsce ministerstwo? To są największe pranie polskich pieniędzy. O tym się nie mówi oczywiście, ale co to znaczy, że ministerstwo zatrudnia kilkaset osób, czy nawet 1000 osób i żadna z tych osób nie wykonuje swojej pracy. Żadna. Jasiu, czy możesz sobie to wyobrazić, że wszystkie prawie zlecenia, 95%, o czym mało kto wie, 95% prac, które powinno wykonywać ministerstwo, ono ich nie wykonuje. Dlaczego? Dlatego, że nie ma ani jednej prawie kompetentnej osoby w żadnym ministerstwie, bo stanowiska w ministerstwach nie są po to, żeby zatrudniać kompetentne osoby, tylko żeby rozdać pieniądze pociotkom, synekury, żeby rozdać zasłużonym. I co się dzieje? 95 albo 6 nawet procent zleceń jest outsourcowanych, czyli przekierowywanych na rynek. Czyli nie dość, że urzędnik ministerialny dostaje pensję, to jeszcze załatwia kontrakt w firmie zewnętrznej, z czego ma prowizję i coś, co powinno być realizowane w ramach jego pensji, jest realizowane 100 razy drożej, dlatego tylko, że jest outsourcowane na zewnątrz. To nie ma większej prani pieniędzy. Każde ministerstwo, i dlaczego żadna partia tego nie zmieniła? No dlatego, że każda partia się tym żywi dla swoich zasłużonych. To proste. Oni nie będą zażynać złotych kur, ani złotych kaczek, teraz powinniśmy mówić. Złotych kaczek się nie zażyna. Złote kaczki się hoduje. To proste. No i co z tym zrobić? Potrzebny jest ktoś, kto otworzy ludziom oczy. Potrzebny jest ktoś, kto powie prawdę na temat polityki polskiej dotychczasowej. Potrzebny jest ktoś, kto nazwie rzeczy wreszcie po imieniu. I potrzebny jest ktoś, kto powie, jak to zmienić. A to można zmienić. My nie jesteśmy w żadnym klinczu bezradni. Trzeba się pozbyć po prostu emerytów stojących nad grobami, bo to nie oni powinni młodym projektować przyszłość, tylko powinniśmy wymieść ich wszystkich miotłami, bo oni dobrowolnie nie odejdą. Oni będą się trzymali kurczowo wszystkiego, co tam jeszcze zostanie z tego chłopu. Ich naprawdę siłą trzeba wynieść i postawić na czele zupełnie nowych, ambitnych, młodych ludzi, no, kompetentnych, a takich nie brakuje. To nie jest prawda, że mamy debili samych.
wiesz, wśród młodych ludzi. To nie jest prawda, że nie mamy wykształconych, mądrych, solidnych, fantastycznych młodych ludzi, tylko że oni uciekają za granicę, do Kambodży. Teraz przyjechało 5 młodych lekarzy, fantastycznie zapowiadających się. Polska na zawsze ich straciła. Wyjeżdżają do Nowej Zelandii, do Australii, do Norwegii, do Szwecji, wszędzie. No, wyjeżdżają, dlatego że państwo potwór zgotowało im piekło, a nie przyszłość. Też na literę P. Tyle tylko, że hell, a nie happiness. Po prostu. It's just the pure hell. Wiesz co, nie wiem, ile już jesteśmy na wizji, ale skojarzyło mi się ten twój film, jak to się robi, i tam sam, widzisz, no jednak ta polityka jest no brudna, no było, nie było, sam odradzałeś głównemu bohaterowi, żeby dalej w tą politykę wszedł. Sam dawałeś właśnie tego typu rady. Być może masz jakiś pomysł teraz dla tych Polaków, którzy chcą się tym zająć, i ja nie wiem, czy zrobić teraz jakiś apel, żeby się do ciebie na przykład zgłosili, czy mógłbyś ich poprowadzić. Ja w ogóle nie wiem, czy to wideo przejdzie na naszym klubie, ale zobaczymy. Mhm. Ja w pewnym sensie mam chęć to zrobić, ale nie po to, żeby się wmieszać w politykę. Tylko po to, że ja bym bardzo chętnie pomógł w jednym, w tym, żeby wymieść to wszystko, co tam zalega w tym Sejmie Polskim. Po to, żeby tym młodym ludziom ułatwić nowy start. Ja sam na pewno w tym gronie nie pozostanę, dlatego że moje cele nigdy nie były celami politycznymi. Jeżeli bym doradzał komukolwiek, to też na pewno nie po to, żeby zarobić jakieś pieniądze, czyli ja bym nie chciał tego traktować jako zlecenie za pieniądze. Nie, ja uważam, że polska racja stanu wymaga tego, żeby wreszcie ktoś powiedział ludziom prawdę, żeby wreszcie ktoś nazwał rzeczy po imieniu. I ja poniekąd trochę w tym pomagam, bo też trochę między innymi u ciebie to robię. No czy to wystarczy? Nie wiem. Nie wiem, czy to wystarczy. Czy to wystarczy, żeby liderzy partii, czy też opozycji jako takiej, odpowiedzialnie się zebrali i powiedzieli, że poświęcamy się dla dobra kraju, dla dobra obywateli. Nie walczymy o stołki, ustępujemy miejsca młodym. Obawiam się, że to nie będzie dla nich takie proste. Obawiam się, że będą się kurczowo trzymali swoich stołków. Dlatego im trzeba pomóc się wynieść. Dobrze, no to młodzi, inteligentni, wiecie, gdzie napisać i zobaczymy, dokładnie, co z tego najlepszego jeżeli, będzie. Jeżeli konstytuuje się taka grupa, jeżeli byłaby taka grupa kilkudziesięciu chociaż, młodych, wspaniałych ludzi. No jasne, że jest już wtedy od czego, od kogo zacząć. Jasne. Dobra, to e-maile są, piszcie do nas. Piotrze, na ten program myślę, że wystarczy. Będziemy kontynuować, będziemy zbierać też wasze pytania, więc bardzo proszę piszcie, pytajcie, komentujcie. A ja ci bardzo dziękuję. I co, do następnego razu? Wiesz co, jest jeszcze myślę co najmniej jeden temat, który na pewno warto by było podjąć. Dlatego, że jest bardzo dużo nieporozumień wokół tego i ludzie sami sobie nie radzą z tym. Mam na myśli skażenie, wiesz, metaprogramami. Dlatego, że pewne metaprogramy, pewne fałszywe wzorce są powtarzane, wiesz, z pokolenia na pokolenie przenoszone. Szkoła polska uczy jeszcze, wzmacnia te wzorce, a świat poszedł zupełnie inną drogą. I ja widzę często, widziałem za granicą, jak Polacy przyjeżdżający po raz pierwszy, czy do Stanów, czy do Kanady, czy do Azji, jak są bezradni z tymi swoimi bezużytecznymi programami, które zaimplementowano w dzieciństwie. Więc żeby ludziom pomóc, bo myślę sobie, Joasiu, tak, że tutaj no, jakby nie warto rozmawiać jako sztuka dla sztuki, tylko myślę, że te nasze spotkania mogą być o tyle ciekawe, ile konstruktywnych rzeczy ludzie mogą dla siebie z nich wynieść. A takich konstruktywnych rzeczy możemy bardzo dużo jeszcze podać. A zacząłbym od metaprogramów i od tego, dlaczego niektóre metaprogramy są szkodliwe, są złe, dlaczego należy zapomnieć, wymazać z pamięci pewne metaprogramy i najważniejsze, czym je zastąpić.
czym je zastąpić. Tak. Tak, dokładnie, bo powstaje pustka po wymazaniu i wtedy ta pustka musi być czymś zapełniona. Ja chcę więcej. Możemy zacząć od metaprogramów, dalsze nagrania. Ja chcę jeszcze style wpływu, o których mówiłeś, właśnie tych 100 narzędzi, o których mówiłeś też na swoim kanale, o skaningu osobowości. Nie tak, wiem, czy to też tak. Ja bardzo chętnie też, ja to udostępniam to teraz w ramach tam abonamentu na swojej platformie, ale ja bardzo chętnie się podzielę też z Tobą i z Twoimi słuchaczami, którzy no jakoś tak bardzo nie mogę zapomnieć, że ciepło mnie przyjęli. Jestem za to bardzo wdzięczny. No i w związku z tym czuję się w obowiązku też powiedzieć coś więcej, co mogłoby być użyteczne dla tych, którzy Cię słuchają. Fantastycznie. A właśnie zapraszam oczywiście na kanał jeszcze raz Piotra i do platformy rzeczywiście te szkolenia podajesz za $10 na miesiąc. I jeszcze doszukałam się, że robisz też jakieś właśnie programy dla trenerów, dla tak. tych liderów, tak. którzy prowadzą innych. Więc naprawdę zgłaszajcie Super. Się, jeśli chodzi o liderów. Ja chyba sama wezmę udział właśnie w tym. To jest, to jest dla wszystkich tych, którzy się nie boją pracy online. Nie boją pracy w internecie. A płacimy bardzo dobre stawki, bo około $200 za jedną godzinę zajęć. Także to są bardzo wysokie stawki, którymi chcemy przyciągnąć jak najwięcej, niekoniecznie zawodowych trenerów. Bo jak dobrze wiemy, w pracy online wiesz, często się lepiej sprawdzają ludzie, którzy pierwszy raz w życiu prowadzą zajęcia, ale są bardzo zaangażowani, są pasjonatami. To tacy ludzie się często lepiej sprawdzają niż nawet zawodowi trenerzy. Tak jest. Proszę, czyli jeszcze tutaj nabory do pracy, czyli do współpracy i o te programy trenerskie, które są też bardzo, bardzo ciekawe. Ja troszeczkę usłyszałam, troszeczkę, ale dowiemy się więcej. No i co? I chyba na tyle na dzisiaj. Jasiu, ale powiedziałaś bardzo ważną rzecz, którą nie mogę wymazać z pamięci. Będę się trzymać tego kluczowo. Bardzo mi się podobał pomysł. Absolutnie jestem za tym, żebyś no, zgodziła się być trenerem na naszej platformie, dlatego że takich ludzi o takiej charyzmie i takim podejściu przede wszystkim bardzo ciepłym i ludzkim do innych ludzi nie jest na świecie zbyt wiele, Jasiu. Dlatego byłabyś niezwykle cenną osobą w naszym gronie i ja mam nadzieję, że tak dokładnie się stanie, że namówię Cię na to, żebyś też i u mnie prowadziła zajęcia, chociaż od czasu do czasu, jak będziesz miała czas. A na jaki temat? Bo ja lubię. O, tam jest no, jeden wiesz, zasadniczy temat, który się składa z wielu podtematów. Zakazana wiedza. Wiesz, zbiorczo to nazwaliśmy jako zakazana wiedza, The Forbidden Knowledge. I wiesz, i tam są elementy nie tylko ekonomii, nie tylko świata kryptowalut, nie tylko komunikacji czy skaningu osobowości, ale tam jest też bardzo ważne szkolenie mówiące o metaprogramach, jak się uwalniać od metaprogramów, jak spowodować, żeby mężczyźni, kobiety nie miały w sobie tego metaprogramu zapisanego często przez rodziców. Nie jesteś dość dobra. Jak to wymazać, jak to zlikwidować, jak rozpocząć w dowolnym wieku, Jasiu, jak rozpocząć nowe życie. Natomiast Aureliusz Wilk, filozof, teolog, a jednocześnie restaurator, który z nami pracuje, aczkolwiek mieszka na stałe w Stanach, w Nowym Jorku, realizuje teraz specjalny program, który jest dziełem jego życia, jak się żywić, żeby minimum przeżyć 120 lat. Także ja uważam, że to w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie będzie absolutny przebój. Także to są tego typu rzeczy. Ja myślę, że to jest super, super okazja też, żeby nagrać, nawet jeśli pozwalasz, jeśli oczywiście od czasu do czasu pozwalasz na to i puścić takie nagranie też na naszych YouTube'ach, żeby też zobaczyć, jak to działa. Ja uwielbiam te tematy, trafiłeś w moje tematy, ponieważ tym się zajmowałam najpierw ze sobą, a potem z innymi, czyli jak już tak sobie planujemy jakby na przyszłość pewne rzeczy, jest coś, o czym aż tak dużo może nie jestem w stanie powiedzieć, jakbym chciał,
co stanowi też dla mnie wielką zagadkę, ale jest to pasjonujące. I nie ma nikogo, kto by zrozumiał, jak to działa, istotę, żeby zrozumieć istotę rzeczy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ja myślę, że to jest dziedzina kompletnie nieodkryta, kompletnie nieruszona. Magia muzyki. Magia muzyki. Dźwięki. Magia muzyki, w tym magia tańca też, na którym się świetnie znasz oczywiście, ale i magia samej muzyki. To jest jakby pewien kod, pewien język, zobacz, którego nie rozumiemy. Do dzisiaj nie rozumiemy. My reagujemy na ten język emocjonalnie, żywiołowo, ale nie rozumiemy go tak naprawdę. Mówisz o muzyce, ale mówisz też o słowach, o tonacji naszego głosu, o rozwoju. Ja akurat byłam też przez długi czas, szkoliłam się z wokalu. I żeby ten instrument też... Ja się to może zrobić, żeby nie filozofować. Ja się to może, żeby nie filozofować za dużo. Może taki drobny eksperyment, a propos tego, co teraz powiedziałaś, drobny eksperyment zrobimy i pokażę tym, którzy Cię słuchają, jak za pomocą rytmu, tonacji, głośności można spowodować wielkie zainteresowanie z definicji potwornie nudną treścią. Chciałam, żebyś to właśnie też zaprezentował, tylko nie będzie takiego tytułu, który zmieści te tematy, które dzisiaj omawialiśmy, ale dobrze. To może następnym razem. To może następnym razem. Ja proponuję następnym razem. Słuchajcie, ja już to widziałam, to jest niesamowite. Ale dobrze, zróbmy to następnym razem. Ja dzisiaj naprawdę dziękuję, bo obawiam się, że ten tytuł mi się nie zmieści, a to jest tak wiele rzeczy, które wszyscy, słuchajcie, powinniście, znaczy nie powinniście, ale zachęcam do tego gorąco. To nam się wszystkim przydaje codziennie, a my zapominamy. Ja sama muszę wracać do własnych notatek, bo ja też zapominam potem. Dobrze, Piotrze, dziękuję Ci bardzo, bardzo pięknie za dzisiaj i będziemy kontynuować. Super. Do zobaczenia wszystkim. Dzięki.